Masa ludzi w Brawl Stars została bana, nieważne czy to byli pro playerzy, czy to byli zwykli gracze. No zobaczcie, na przykład tutaj, TRB Tom, czyli jeden z bardziej popularnych pro playerów w Brawl Stars, gracz Tribe Gaming, też dostał takiego samego bana. Oprócz tego Teddy, kolejny bardzo ważny gracz Brawl Stars, który jest powiązany ze sportem, też dostał bana. Następnie Obey Real Canadian, czyli po prostu kanadyjski e-sportowiec, też z Brawl Stars, kolejny, który dostał bana. I to nie są wszyscy, Bobby BS, masa dużo innych osób, tak samo zwykli gracze. Już wam tłumaczę, mordki, w tym odcinku, o co chodzi z tym bugiem i dlaczego ci ludzie podostawali bany. Ale jeszcze na początku tego odcinka muszę chwilę pobawić się w YouTubera i wykonać moją pracę, czyli poprosić was o zostawienie subskrypcji na moim kanale. Widzowie, jeśli lubicie Brawl Stars, jeśli lubicie być informowani o wszystkim, na bieżąco wszystkie nowości, no to zostawcie suba na moim kanale, bo ja właśnie tutaj wszystko wam mówię jak najszybciej się da. Z góry dziękuję wszystkim, jesteście mega kochani jak zostawicie suba. A no i umówmy się tak, że każdy kto chciałby, żeby jego konto nie zostało zbanowane, zostawia łapkę w górę pod odcinkiem. Na przykład, no ja nie chcę, żeby ktoś mnie zbanował, więc klikam od razu łapeczkę w górę. Jeśli chcecie, żebym przybił wam serducho, no to możecie mi napisać w komentarzu, czy wy też dostaliście bana w Brawl Stars przez tego buga, czy nie? Część osób dostała, ale myślę, że większość z was nie dostała, bo to bardziej osoby na wyższych pucharkach je dostawały. No i dobra, widzowie, zostało kilka ostatnich sztuk autografów, chyba z 5. Więc kto jeszcze nie kupił nic na moim sklepie, a chce mieć pamiątkę i na przykład jakąś koszuleczkę, bluzę czy case na telefon sobie zakupić, no to wbijajcie, link macie w pierwszej linijce opisu i dodatkowo jak jeszcze teraz kupicie, no to dorzucę wam takie zdjęcie z autografem do paczki. Więc myślę, że spoko opcja i z góry dziękuję każdemu. No dobra, ja już teraz nie przedłużam tego wstępu, jeszcze tylko dodam szybciutko, że newsy z tego odcinka większość wziąłem od Reja, zagranicznego youtubera z Brawl Stars, więc link do jego kanału dam wam w opisie. A więc dobra, widzowie, najpierw może zacznijmy sobie od tego, jak ta cała sytuacja wygląda. Mianowicie jakieś osoby, które dostały tego bana, wchodzą sobie do Brawla, wczytuje im się gierka i nagle wyświetla im się taki oto komunikat. You have been banned, czyli po prostu, że dostali bana. Dlaczego? Już wam tutaj czytam. Chodzi o to w tym, że ich konto zostało zbanowane na 31 dni, czyli przynajmniej nie na stałe, ale na 31 dni, to jest naprawdę masa czasu, no bo przez miesiąc nie możecie grać na swoim koncie w Brawla. No i widzowie, tam napisali twórcy im coś takiego, że zostało to dlatego, ponieważ używali jakichś tam bugów, wykorzystywali je. No i powiem wam szczerze, ci wszyscy gracze, którzy dostali tego bana, nie wiedzieli o co chodzi początkowo, nie? Nie wiedzieli dlaczego dostali, no bo mówili nawet, że nie używali żadnych bugów, więc to było dla nich mega dziwne, czy to był Teddy, czy Obey. No nikt po prostu nie wiedział dlaczego tego bana dostał, o co z tym chodziło. Od razu oczywiście zgłosili to do twórców, do supportu, no i próbowali to wyjaśniać, no bo część z tych tutaj graczy jest też współpracownikiem Brawl, to znaczy mają współpracę właśnie z Brawlem, więc mordeczki, no chcieli to szybko jakoś wyjaśnić, bo nie wiedzieli o co chodzi z tym banem, dlaczego dostali go na 31 dni, za co? Tutaj warto dodać, że są to osoby, które naprawdę sporo grały w Brawla i można powiedzieć, że dla części z nich było to ich życie, no bo zarabiali z tego. No powiem wam szczerze, że ja bym był bardzo zły, gdybym któregoś dnia wszedł sobie do Brawla i dostał taką informację, wiedząc, że nic praktycznie nie zrobiłem, no za co mogliby mi dać tego bana, więc to by było dla mnie mega dziwne i strasznie bym się wkurzył, więc współczuję tym wszystkim osobom. Zanim przejdę, widzowie, do dalszej części odcinka i powiem wam, jak nie dostać tego bana i o co z tym dokładnie chodziło, za jakiego buga ten ban był, no to pora otworzyć sobie jedną, albo może nawet dwie saszetki kart Brawl Stars. Obiecałem wam, że co jakiś czas będę w środku odcinka otwierał właśnie taką jedną paczkę, no i czas sobie ją otworzyć, widzowie, zobaczymy, co dzisiaj trafimy, czy będzie to jakaś rzadka karta. Czekajcie, już otwieram, dobra, paczka rozwalona, wy to już tutaj możecie widzieć, proszę bardzo. I uwaga, widzowie, co będzie pierwszą kartą? Okej, jest to Penny. Szału nie ma, szczerze wam powiem, no liczę na coś lepszego. O, ale tutaj mamy mordeczki takiego oto skinka do Shelly. Mega ciekawy skin swoją drogą. Następnie mamy tutaj El Primo, więc też dosyć słaba karta, no bo jest on zielonej rzadkości, więc średnio. Okej, mam tego nawet rzadkiego skina, już go wcześniej trafiłem, więc no ja się jakoś mega z tego nie cieszę, ale jest on całkiem dobry, nie ma co mówić. Następnie Poco, więc no tak średnio tutaj akurat. Mamy też Colta, widzowie, i to jest przedostatnia karta, a ostatnia karta mordeczki to jest skinek i... Nie, to jest przedostatnia jeszcze, czyli jeszcze mam dwie. To jest skinek do Broka. On jest nawet gitarę, chyba go mam. O, i mamy jeszcze tego Colta, ten Colt z chińskiego nowego roku, więc całkiem spoko w sumie. Więc tak się prezentowała ta paczka i jeśli chcecie wygrać jakieś takie paczki, no to zostawcie suba na moim kanale, bo możliwe, że zrobię dla was konkursik, mam ich jeszcze bardzo dużo, jak widzicie. Ale dobra, wracając do tematu, widzowie, pewnie ciekawi was, o co chodziło dokładnie z tym bugiem. Mianowicie był on w lidze klubowej i twórcy Brawl Stars doczepili się do tych graczy o to, że według nich oni wykorzystywali sobie pewnego buga w grze, który polegał na tym, że zbierali podwójne, a nawet czasem potrójne nagrody z Ligi Mocy. Nie Ligi Mocy, tylko Ligi Klubowej.
przepraszam. Mianowicie chodzi o to, że byli w klanie, no zbierali sobie te nagrody, wychodzili z niego chwilę przed końcem nagród i dostawali je na swoim drugim koncie, w sensie nie drugim koncie, tylko tym samym koncie, ale dołączając do innego klanu. Że tak jakby nie grali w tamtej lidze, ale mimo wszystko i tak dostali z tego innego klanu też monety klubowe. No i tak sobie ich dużo zbierali i zarabiali, no i dzięki temu mogli sobie ulepszać zadymiarzy, czy nawet kupować skiny i te sprawy. No a na wysokim poziomie naprawdę te punkty mocy są ważne, bo wtedy szybko mogą sobie ulepszyć na przykład jakiegoś nowego zadymiarza, bez problemu, albo dostać dużo monet, za które też mogą sobie ich ulepszać. I naprawdę widzowie jest to przydatne, więc no to był dosyć spory bug. Przez to ci gracze najprawdopodobniej dostali tego bana na sporą ilość dni. Oczywiście to był taki bug, który był z winy twórców i mało kto też o nim wiedział. No i gracze po prostu sobie to wykorzystywali. Nigdzie nie było, że to jest zabronione czy coś w tym stylu, więc najpierw powinno stać ostrzeżenie, że tak nie można robić, a dopiero później ich zbanować. Chociaż widzowie warto wspomnieć, że w regulaminie Brawl Stars jest taki akapit, gdzie za wykorzystywanie błędów w grze, wykorzystywanie bugów, możemy dostać bana. Więc z jednej strony twórcy mogli im tego bana dać i kurczę, no jest tutaj w tym trochę prawdy. Aczkolwiek, no oni nie przyłapali ich na to, że oni tego buga wykorzystywali, więc no to też jest tutaj troszkę inna sytuacja. Aczkolwiek z tego co wiem, to większość tych graczy zgłosiło się do Supercella, mieli tam z nimi kontakt, no i Supercell zabrał im te bany i tak jakby już ich nie mają. Aczkolwiek, no nie ma co mówić, że jak się wchodzi do Brawla i widzi się, że dostało się bana, no to może to być troszkę straszne i ja bym się tym mega przejął. Więc no tak jak mówiłem, współczuję im, ale dobrze, że u większości udało się już to konto odzyskać. Więc no moja porada jest taka, że jak są jakieś mega takie duże bugi w Brawl Stars, które przeszkadzają w rozgrywce i mogą dać wam przewagę na przykład podczas gierki czy coś, to żebyście ich nie wykorzystywali, bo za to jest szansa, że dostaniecie bana. Oczywiście jak są takie bugi w sklepie, że na przykład coś jest tam zawieszone i coś można kupić taniej albo nawet za darmo, no to bierzcie szybko, tym to się nie przejmujcie, bo tutaj twórcy za to was nie zbanują. Ale bardziej chodzi mordeczki mi o jakieś gry właśnie podczas, nie gry, tylko błędy podczas gierki. Że jak tam no, macie jakąś przewagę, że postać wam się zbuguje, na przykład bijecie więcej HP czy coś w tym stylu i możecie to cały czas wykorzystywać, no to takich rzeczy nie róbcie, bo to jest trochę ryzykowne. Więc teraz widzowie, bardzo ważna rzecz. Jeśli wyjdzie jakiś kolejny błąd i będziecie zastanawiać, czy możecie go użyć, czy nie, czy dostaniecie za to bana, czy nie, to po prostu zadajcie sobie pytanko. Czy ta usterka, ten bug, szkodzi innym graczom? No bo jeśli nie szkodzi, jeśli to jest tylko na przykład dla was jakaś tam oferta w sklepie, czy coś na zbugowana, no to śmiało bierzcie, tak jak mówiłem. Ale jeśli szkodzi to innym graczom i przez to na przykład macie przewagę nad innymi graczami, czy nie wiem, no coś w tym stylu, nie? No to wtedy nie używajcie, nie polecam, bo możecie za to dostać bana, a chyba nie chcielibyście mieć zbanowanego konta. Więc na spokojnie widzowie, pamiętajcie, że za nic tego bana nie dostaniecie, jeśli będziecie stosować się regulaminu i nie robić jakichś dziwnych rzeczy, no to nie musicie się bać o to, że ten banik do was wleci. Na spokojnie, nie przejmujcie się tym, okej? Grajcie po prostu sobie normalnie, tylko zwracajcie uwagi, że jak będą jakieś bugi takie większe, które będą przeszkadzały innym graczom w grze, że nie będą dawały tylko wam korzyści, ale też będą zabierały innym coś, że będziecie mieli nad nimi przewagę, no to tego nie róbcie, ale tak poza tym to na spokojnie nie musicie się bać. Na pewno tutaj muszę pochwalić Supercella za to, że nieważne kim jesteś, czy jesteś youtuberem, który z nimi współpracuje, czy proplayerem, prawdziwym nawet profesjonalnym graczem Brawl Stars, czy po prostu normalnym graczem, no to i tak jak popełnisz błąd, no to tego bana dostajesz, to nie? Że wszyscy są traktowani tutaj w miarę równo i naprawdę za to szacunek, bo to się ceni tutaj, więc fajnie, że twórcy tak z tym działają. Ale widzowie, tak sobie teraz myślę, że taki ban, mimo że on jest tylko na 31 dni, a nie na zawsze, to i tak jest naprawdę czymś słabym. No bo pomyślcie sobie, że akurat wtedy, kiedy macie bana, w Brawlu dają nam jakieś darmowe rzeczy. Przykładowo, nie wiem, megaboxa za darmo, czy nawet jakiegoś skinka za darmo. I wy nie możecie sobie wejść do tego sklepu i go odebrać, bo macie bana i wam to przepadnie. Więc moim zdaniem naprawdę mega słaba rzecz i współczuję tym osobom, ale znikąd się to nie wzięło. Musiały coś robić, że dostały tego bana. I ja nie robiłem takich rzeczy i tego bana nie dostałem. Normalnie dalej mogę w Brawlu grać. Więc jakby nie patrzeć, sami sobie na to zapracowali. A ja dziękuję, że tutaj dostaliście. Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia wszystkim. Hejo!